Witajcie, czas zobaczyć efekty naszych eksperymentów z ukorzenianiem. Tu są odcięte kawałki aloesu drzewiastego po 20 dniach. No, widać na dole malutki kawałeczek korzonka nam zaczyna wychodzić, więc super. Tutaj na tym drugim nic nie widać. Tutaj idźmy dalej, mamy odnóżkę naszego aloesu zwyczajnego, tej odmiany Barbadensis. Jest kawałeczek korzonka, zobaczymy za kolejne 10 dni, jak to będzie wyglądało. Tutaj jest kawałek patyka, który wrzuciłem. Zobaczmy ten patyk. No widzimy, patyk po 20 dniach wypuścił nam na górze mały aloes. Także zobaczymy, jaka będzie kariera tego patyka, co nam z niego wyrośnie. Ostatni mamy tutaj taką odnóżkę drzewiastego, ale tutaj nic na razie nie ma, chyba trochę zgniło. Pewnie to utnę i zobaczymy później, co z tego wyniknie. Zobaczmy temperaturę przy okazji. No, 40 stopni. Jak widać, aloesy sobie świetnie radzą nawet w wysokich temperaturach też w Polsce. Zobaczmy tutaj dla porównania. Mamy kilka odnóżek wrzuconych do pojemniczka, w który kapła mi kropelka ukorzeniacza. No i to jest chyba efekt tego ukorzeniacza. Faktycznie może to coś dało. One stoją w tyle samo czasu, co te na górze. Stoją trochę bardziej w cieniu. Może to będzie też powód, dlaczego tak akurat się szybciej ukorzeniły, ale tutaj chyba coś zaczyna wychodzić, ale jeszcze nie za bardzo, więc mamy nadzieję, że też się uda. Tutaj dla odmiany są w tym samym czasie posadzone takie same sadzoneczki prosto w ziemię. Jak widać, na razie nie mam efektów, ciężko powiedzieć, nie chcę ich na razie wykopywać, żeby sprawdzić, jak się ukorzeniły. Zrobimy to za 10 dni. Także śledźcie, zobaczymy, co wyrośnie z naszych małych sadzonek. Do zobaczenia następnym razem.